ciągu miesiąca ropa naftowa Brent zdrożała o prawie 13%. Skąd tak duże wzrosty? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Cena ropy Brent przekroczyła 48 dolarów za baryłkę. Optymizm wywołany szczepionką? Zdecydowanie tak. To głównie efekt tego, że no mamy trzech kandydatów na szczepionkę i dystrybucja każdej z nich teoretycznie mogłaby się rozpocząć jeszcze w tym roku, nawet mówi się o początku grudnia. Jest to oczywiście szczepionka Pfizera, Moderny czy AstraZeneca. No i oczywiście co szczepionki mają do ropy naftowej? Można powiedzieć, że dużo, bo rozpoczęcie szczepień spowoduje, że będziemy mieli zmniejszone ryzyko wpływu epidemii na gospodarkę, czyli powróci nam mobilność. W ostatnim czasie mamy dosyć wyraźny spadek mobilności. Na przykład w przypadku Włoszech mamy już podobny poziom mobilności, jak było to w trakcie pierwszego lockdownu. W Stanach Zjednoczonych już w niektórych miastach schodzimy poniżej mobilności, którą obserwowaliśmy początkiem tego roku, jeszcze przed rozpoczęciem pandemii, więc widać, że rynek jakby chce dosyć szybko powrócić do normalności i szczepionki oczywiście są w zasadzie taką jedyną drogą do tego powrotu, wobec czego mamy bardzo wysokie ceny ropy naftowej, choć nie trzeba również pamiętać o tym, że fundamenty są raczej w tym momencie dosyć negatywne, więc mamy oczywiście wciąż ten spadek mobilności, czyli teoretycznie niższy popyt na benzynę. Mamy wzrost zapasów ropy naftowej na świecie ze względu na to, że przerób tej ropy jest niski oraz mamy powrót dosyć dużej ilości podaży ze strony Libii, czy również potencjalny powrót podaży ze strony Iranu w przyszłym roku. Jak sądzisz, co zdecyduje wkrótce OPEC? Bo z jednej strony jest właśnie coraz większa podaż, ale z drugiej strony jest wzrost cen. Co z ograniczeniami w wydobyciu? Jeżeli chodzi o OPEC, to też jest to kolejny czynnik, który powoduje nam w tym momencie jakby dodatek do wzrostów, bo oczywiście OPEC martwił się w ostatnim czasie tym, że ceny ropy naftowej są zbyt niskie, co było spowodowane tym, że mieliśmy te obawy o popyt. Ten popyt oczywiście jeszcze nie odbija, mamy dopiero nadzieję na to, że ten popyt zacznie odbijać, natomiast OPEC wie, że ten popyt nie odbije momentalnie, więc będzie chciał jeszcze ograniczyć tą produkcję, natomiast to ograniczenie będzie po prostu polegało na tym, że będzie utrzymane cięcie, które w tym momencie ma miejsce, czyli 7,7 miliona baryłek na dzień ze strony całego kartelu plus Rosja i inne kraje, więc to cięcie zostanie prawdopodobnie utrzymane na 3 do 6 miesięcy. Natomiast wcześniej mieliśmy plan oczywiście powrotu większej produkcji o 2 miliony, natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że Libia sama dostarczyła dodatkowe 1 milion baryłek na dzień, Iran to potencjalnie 2 miliony baryłek na dzień, więc tutaj bardzo dużo się może jeszcze zmienić i moim zdaniem ten rajd na rynku ropy naftowej jest już na wygaszeniu. Trzeba pamiętać, że jest to on związany tylko i wyłącznie z nastrojami, a nie z faktyczną zmianą fundamentów. Niemniej oczywiście być może to doprowadzi do chwilowego wzrostu cen na stacjach paliw. Czy można to, co mówisz, interpretować tak, że cena ropy powyżej 50 dolarów to jest kwestia roku przyszłego, a na pewno nie tegoroczna? Jeżeli chodzi o ropę Brent, to jest bardzo prawdopodobne, że poziom 50 dolarów za baryłkę zostanie w tym roku naruszony. Natomiast spodziewałbym się tego, że jednak ten rok zakończymy poniżej tego poziomu. No i przyszły rok to prawdopodobnie konsolidacja pomiędzy 40 a 50 dolarów za baryłkę, chyba że dosyć szybko poradzimy sobie z problemem koronawirusa i wróci mocna aktywność gospodarcza na świecie.
Oczywiście już powoli ten rynek się normalizuje, więc te ceny oczywiście będą wyższe, natomiast te fundamenty z pewnością nie są tak dobre, które uzasadniałyby wzrost do poziomów na przykład sprzed pandemii, kiedy w styczniu notowaliśmy ropę Brent jeszcze w okolicach $70 za baryłkę, więc myślę, że do tych czasów jest jeszcze bardzo daleko, bo trzeba pamiętać o tym, że jednak te wyższe ceny to efekt przede wszystkim tego, że OPEC dużo tą produkcję ściął. Mamy oczywiście największe cięcie w historii, więc gdyby OPEC produkował normalnie, to ceny byłyby poniżej $30 za baryłkę. O tym, czy ropa naftowa będzie szybko drożeć, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję za rozmowę, pozdrawiamy. Dziękuję również.